teraz wracam na górę. I się rozwijamy, wchodzimy na górę, to idziemy po to, to. Jestem taki dobry w takie gry, ja pierdziela. Dzień dobry, cześć, Jem, z tej strony Ćwierćwiru. Zaczynamy nową przygodę, Machinarium, ze studia bodajże Amanita coś tam. Epicki to zrobili, czyli czeska firma. No i co? Tak się wkręciłem te przygodówki, że czemu nie kontynuować tego tematu dalej? Pamiętacie Botanikule? Kiedyś rzuciłem na kanał. Taka krótka gra dla dzieci w sumie. Była dosyć skomplikowana przygodówką miejscami, ale była całkiem fajna, bo jest taki nowy świat i wszystko jest wow. Dobra, tu rozpoczynałem. Co teraz? A, zbieramy ciało. Okej. Okay. Czego jeszcze mi brakuje? Interakcja jest możliwa wyłącznie z obiektami i postaciami znajdującymi się w zasięgu robota. Okej. Okay. Dotknięcie głowy robota umożliwia zmniejszenie lub zwiększenie jego rozmiarów. Okej, okay, czyli szczurek chce misia, a my chcemy rękę i nogę. No proste akurat. Możesz zebrać kilka przedmiotów do wykorzystania w przyszłości. Oto twój ekwipunek. Dobra, dostaliśmy. Na każdym poziomie dostępna jest jedna podpowiedź. Cool. To jest przewodnik. Wyświetla wyłącznie stronę z opisem ukończenia bieżącego poziomu. Korzystaj z niego jedynie w sytuacji, gdy naprawdę utkniesz. Okej. Okay. Ja już nawet... No i menu. Już nawet wiem, jak się stąd wyjść. Normalnie. Wiem, jak się stąd wyjść. Czasami możliwe jest połączenie dwóch przedmiotów z ekwipunku. Dobra, no to jak mamy co, to musimy tylko jeszcze... O! No pewnie, że tak. Właśnie tak trzeba zrobić. Ja to widziałem od początku. Ech, nie jesteśmy takim plecakiem dla siebie od razu. Ciągamy wszystko w bebzochy. Akurat spoko. Mogę coś zrobić tutaj dalej? Nie. Już gra steruje sama. Może być tak. O, lovely. Nie, czemu zawsze w tych przygotowkach wszystkie postacie wyrzucają rzeczy, które mogą się przydać później? Ło, ale mam speeda. Gara go fest, Sanek. Nie, to nie będzie Sonic, to będzie Freddy. Goni nas policja. Dostaniemy mandat. Albo kopa w dupę. Domo arigato, Mr. Robot. O, będziesz Freddy. Będziesz Freddy, robociku. Okej. Okay. Idzie sobie tam. Mnie się poślizgnie na tej plamie. Nie, przeskoczył ją. Cwany. Teraz wpuśćmy. Let me entero. Cześć, cześć. Proszę, most w dół. Jestem Freddy, przychodzę. Nie, nie przychodzę jednak, bo jestem Freddy. To już ma sens. Dobra, to właśnie... O, co to jest? Jak wejdziemy tu na górę? O! O co chodzi? Niebieska farba. Zrobić tego? Ale Freddy, ty jesteś cwaniak. Byś miał kapelutek, tak. Ubieraj. Hehe. Let me entero, tero. Daj, chłopaku. Nie. Dalej jestem robotem. Aha, bo ma żarówkę jeszcze. Czyli musimy zabrać tą żarówkę. Czyli drabina. Dobra, weź to ogarnij, jak tu wejść. Haha! Taki patent. Cwane. Dobra, teraz bij na górę i się rozwijaj. Możesz wejść na samą górę. Cool. No i mamy żaróweczkę, pięknie.
Musisz ściągnąć kapelutek, bo inaczej nie połączysz tego, tylko w brzuszku się łączą rzeczy. To proste akurat. W robocianym świecie wiadomo, że to tak działa. Nie, co ty robisz? Ubierz czapkę. Bardzo ładnie. I wchodzimy teraz tu. Mógłbyś nie utrudniać już? Dziękuję bardzo. Jak nowy robota jesteś strasznie upierdliwy. O nie, Freddy. Miałeś rozpęd przed chwilą, ale teraz to cię ponosi. Trzeba było się już zmniejszyć, ziomek. A, ty się poślizgniesz, bo jesteś lewusem. Freddy, no tak. Dobra, co my tu mamy? Musimy się dostać na pewno tu, ale człowieków tam, znaczy robotów tam nie wpuszczają. No, no, skoro już to idę. Aha, czyli wpuszczają tutaj wagoniki. O, co to jest? O, ja chciałem, żeby to zrobił coś ze sobą. Okej. Okay. Może być tak. O, a mogę to zabrać teraz? Aha. Czyli będziemy sterować z dołu. Okej. Okay. To coś widzimy, możemy zrobić, możemy się rozwinąć. Tu jest coś. Sterujemy tym. Dziorki do dziorki. Dobra, jakbyśmy zrobili od początku. Aha. Ja już wiem, co trzeba zrobić. Trzeba dać tego. Teraz wracam na górę. I się rozwijamy. I wchodzimy na górę. To idziemy po to, to. Jestem taki dobry w takie gry, ja pierdziela. Typer, tempo. Twój zes mnie rozpierdziela trochę, no ale co zrobisz? Nie można mieć wszystkiego. Dobra, mamy coś. Co ja mam z tym zrobić teraz? Chcesz podpowiedź? Dzięki. Dzięki, gra. A może jakby na przykład to rzucić na tora? No pewnie, że tak. Wow! Nie wiem, czy ja zdążę tak zrobić. Nie mogę sterować nim. Głupio. Może w innym miejscu można to położyć. A, na inny tor położyłem. Widzicie, o to chodziło właśnie. Dobra, fruń. Fruń. Nie da się tak. To z tym, fruń. Jej! Ale lecimy jak burza. Co za piec. Niebezpieczny piec, niebezpieczny ziomek do nas idzie. Schowaliśmy się przed nim nawet. Cool. Co ty jesteś? Robot górnik? No, jak robot górnik. To jest zły robot. Ja, jakbyśmy malim robotiem, to nas torturował, tak? Jest niebezpieczny. Czemu ma ręce przy ssawki? Głupi. Trzeba go śledzić teraz, trzeba go złapać. Dobra, zacznijmy po kolei. Aha, okej, okay, to ma sens. A, tym sterujemy, okej. Okay. Czyli to musi nas złapać i nie pójść tam. Okej, okay, widzę, że są zmiany w kablach. Gdzieś to można zmienić. Czekajcie. Nie,
tak o nich będzie. Zrobi dwa obroty. Tak, dwa obroty nie zrobi. To coś jest do zabrania jeszcze. Kloć. Czyli zamknięte. Dobra. Zróbmy to. O Jezu, jaki ty jesteś wolny, nie. O. A dlaczego jest to? No i co teraz? Aha, mogę sobie zejść. Okej. Okay. Zobaczmy, co to jest. Aha, o, pozbyłem się wagona. To jest kartka jeszcze. Instrukcja obsługi. Musimy wejść w dół. Aha, czyli tak. Pierwszy to jest obrót, drugi w dół, trzeci obrót. I czwartym znajdziemy się tu, tylko trzeba rozbujać to gówno. Dobra. Dół, obrót, fuck. No, nie to. Obrót, dół, obrót. Szkoda, ma wszystkie odpowiedzi. Obrót, dół, obrót. Oj, znowu wlazłem w ten. Dawaj, szybko! A nie, musi najpierw zabrać to. No tak. Jeszcze raz. Możesz się zmniejszyć? Możesz, no właśnie. Szpoko. Sitko mamy pod kontrolą. O, taką mogę skakać. Pięknie. Mamy tu klucz do tego. No i super. Niebieski to jest kabel lewo-prawo, czyli zmieniamy to. Dobra. Jeszcze raz w takim razie. Nie wyżej. Wyjdziej, wyjdziej. Teraz niżej i lecimy. Nie zdążę. Nie zdążę, okej. Dobrze, nas nie wrzuciło do tego pieca. I tu mamy iść. Proste. Zero wyzwania. Jakiś drugi ziomek. No to jak... jakiś... telewizorowiec. Co to jest? Bomba? On też nas gnoi. No ładnie. Ja miałem tyle oszczędności i wszystko mi zabrali. Chamy zbolały. Headshot. Nie. To może stwarzać pewien problem. Trafiliśmy do więzienia. Z robocianym sraczem nawet. Nie zesramy się. Okej, okay, spoko. Zobaczmy, co dalej możemy zrobić. Paperoski chcę. Nie. Dobra, mamy wodorosty. Papier do dupy mamy nawet. To zróbmy z tego fajurki. Czemu nie? Co jest tu? O, tak o. Czyli będziemy przechodzić tu dalej, ale najpierw fajury trzeba mu ogarnąć. A już wiem. Trzeba to wysuszyć. No i super. Ty, Freddy, to jednak jesteś kombinator, co? Masz. Zapal sobie ostatniego fajera w swoim robocim zwarciu. O, dzięki za pomoc. Juma nie śpi, Juma czuwa. Teraz tu sięgniemy wszystkiego, czego chcemy. Spoko. Zejdź niżej, Jasiu. Znaczy Freddy. Będziemy go kidziać po stópkach. Okej. Okay. Tu jest jakiś szczur. A tu?
Ogólnie złapać. A, miotła nam się przyda. Okej. Okay. Spoko. No i super. Mamy miotłę. Nie wiadomo po co. No, czy ty mi możesz zdradzić jakąś tajemnicę jeszcze? O! Ja to jednak jestem mądry w tej przegadawki. Spoko, idziemy na dół. Mogę wejść do nich teraz? Nie. Aha, muszę użyć tego. Okay. On się boi dalej. Aha, nic z tym nie zrobimy. No dobra. To wychodzimy stąd. Idziemy stąd tu. No już odkręcam buszę. Co ty jesteś? Zajmą mi miotłę, no tak. To kto? Trzeci, jeszcze jeden. Mieliśmy jakąś dupencję. Tia, zepsułeś nam piątkowy wieczór. Teraz przez to upadniesz z krzesła. Bye bye. O, i zabieram ci kulę. I dobrze ci tak. No i co teraz? Mogę wyjść? Mogę wyjść. Dobra. Klucz potrzebny, jego klucz. Aha! No dobra, i co teraz? Jak mam się dobrać do klucza? Tam nie idzie. Tak nie mogę, bo on będzie widział. Czyli co? No robi bum bum. Możemy znowu kulę wziąć, spoko. Mogę dać ich więcej tam? Nie. Teraz mogę mu zabrać klucza? Mogę. Dobra, idziemy kluczem tu robić rzeczy. Okej. Okay. I uciekaj. A jesteśmy cwani, co? Żegnaj. Gruby i chudy, flipie flap sobie poszli, bye bye. Okej. Okay. Możemy coś zrobić więcej? A, możemy wpaść do celi też. Nice. Chyba tam byliśmy, tak, zobaczyć co jest tutaj. Jeszcze szczurek. Okay. To jest wyjście. Nie, na tym kibelku też nie. O, to coś jest na górze. No i fajnie. No dobra. Tu nie wejdziemy. O, trzeba wpisać jakiś kod. Dobra, nie wiadomo. To spadamy stąd. Mamy przepychaczkę do kibla, więc to już jest ogromny sukces. Chodźmy na górę, zobaczyć co się tam dzieje. O, jesteśmy tutaj. Okej. Okay. Olej, ale puste. To dupa z beta. Freddy Ronaldinho. Okej. Okay. Zegar. Dobra, co tu jest? Jakaś wieża. O, idą napad na bank robić. Albo coś.
to mu te przyssawki. Czyli jesteśmy po prostu jakimś przypadkowym jasiem, który wpadł na wielki spisek robocianych przestępców, którzy podkładają bomby i teraz uratujemy cały robociany świat. Okej. Okay. Za 15... piąta, tak? Okej. Okay. Rzeczy. To potrzebuję pistolet, żeby dorwać tego piesa, tak? Pewnie jej oddać, tak? A potrzebuję parasolka, żeby pójść dalej. No to co? To trzeba przesunąć. Szoki na górę, żeby były, a na dół, żeby były, dobra. Dało mi się. Jezu. No i co? Mogę tego się złapać teraz, czy co? Nic z tym nie mogę zrobić. O! Co mi to da? Znaczy coś na pewno. Znaczy wiem co robię. Chyba. Aha. Już wiem. Chciałem się dostać tutaj po prostu. Do domu. Okej, nie wiem o co z tym chodzi. Przypuszczam, że trzeba coś jeszcze zdobyć. Zaraz to ogarniemy. To jest raz, dwa akurat. Patrzcie na to. Już nawet wiem co, gdzie trzeba zdobyć. Pamiętacie tamto z kodem? Patrzcie na to. Jest... czwarta... Tak. Czwarta 45. Dawaj teraz tutaj. Domo arigato, Mr. Roboto. Idziemy do celi z powrotem. Może zostaniemy nawet tam na zawsze, jak nam się spodoba. Czemu nie? Nikt nas nie podziema. Czwarta. Pięknie. Jak misz, którym jestem. O, co to jest? O nie. O nie, ja mam wszystkie zielone ułożyć tam? Muszę się dać, kurde. O Boże, to potrwa. Nie, nie to. Chwila. O! Wcale nie było takie trudne, jak mi się wydawało. A, i mamy teraz na psa. O! Idziemy po psa, idziemy po psa, szybko po psa. Ta gra rozwiązuje się sama. Nie ma nic trudnego w niej. Idziemy na niego polować.
teraz. Chłonon. Pieseł. Beczka mi zasłania. Dobra, jak wejdziesz wyżej? Nie. Czyli teraz musimy wejść tu. Zrobić coś z tym. Okej. Dobra, teraz na spokojnie. Wykminij, o co z tym chodzi. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Aha, bo żarówka musi być. Aha, to nikt nie mówi o takich rzeczy. Dobra, to tak. Nie to. Wraca na środek teraz, tak? Okej. Teraz podjedzie pod psa i zostawi plamę, tak jak zostawimy tutaj, i on podejdzie. I będziemy mele psa. Proste akurat. Pięknie. Dawać mi kundello. Za mordy, tak jest. Oddajemy pani, a pani oddaje nam parasolkę. Świetnie. Wow, przeteleportował się, nice. Lovely. Szczęśliwa? No i super. Spadamy stąd. No i super. O, i po parasolce. No tak. Dobra ludy, tym miłym tym akcentem zakończymy tutaj pierwszy odcinek Machinarium. Jak wam się podobało, to lajkujcie. Jeśli chcecie więcej, to subskrybujcie. Udostępniajcie, zaznaczajcie dzwoneczki, żeby wiedzieć, kiedy coś wrzucam. I do zobaczenia w czymś następnym. Tak jest, więc bliżeczki, papatki. Pięknie to rozegrałeś teraz. Zero śmierci, tak.